No dzień dobry. Dziś jest wizytą u pani Marty. I pani Marta ma tutaj taki jakiś problem. Co to jest, pani Marta? Latem pojawiły się pęknięcia i pojawiły się wycieki. Pojawiły się wycieki. No tak, a ja postaram się wyjaśnić, co i dlaczego i skąd to się wzięło. Tak, no pani Marta. Pani Marto, to jest obrona drzewka przed chorobą grzybową. Tak, bakteryjną. Tu w przypadku brzoskwini są to bakterie, które brzoskwinie też bardzo lubią. Tak jak my. To pszczoły noszą, jak jest świeżutkie, jako spać. Do ula. Miód spadziony, wie pani. Mhm. To jest najlepszy miód. I te galaretki mają bronić rany przed dalszym zakażeniem. Tak, taka jest obrona drzewka. A my, jak już to stare jest i na drzewku wisi, czyli straciło już swoje funkcje obronne, to powinniśmy zdejmować, tak, i uważać, żeby ten rak bakteryjny nie miał miejsca na nowe zażywia. Tu widać, że cały ten pęd, tak, jest już zaatakowany przez tego raka bakteryjnego. Już mu niektóre gałązki z tego pędu zasychają. Czyli to tak, jakbyśmy hodowali sobie tu taką małą wylęgarnię tejże choroby. Tak? I co w takim wypadku zrobić? Mocno porażony już pęd, ale ma tutaj przy swojej końcówce jeden odrost. Bezpieczniej będzie, jak my to utniemy, tą gałązkę nad tym pędem, tak, niż byśmy ją ucinali przy tym pniu, tak, bo choroba już prawdopodobnie jest blisko tej drugiej, grubej gałęzi, bo tu już też widać wyciek, tak, a jak my zetniemy to tu wyżej, o, jeszcze by trzeba to troszeczkę wyczyścić i fajnie smarować imabenem albo jakąś farbą. Tak? Fitoplaster mam. Albo fitoplaster, ale smarować to często. Tak, żeby nie dochodziło do żadnych pęknięcia tego fitoplastru, żeby to, ta infekcja nie przenosiła się. Dobrze. Jedno zarzewie choroby mamy z głowy, ale z drugiej strony drzewka jest to samo. Cała gałązka, już jej poszczególne części obsychają. Tak? Wszędzie jest ten wyciek. Oj, tu mam doskonały przykład na to, że drzewko próbuje się ratować. Wypuściło w miejscu jeszcze najzdrowszym, tak? Odrost. Tak? I on rośnie pięknie. Tak? Czyli nie pozostaje nam nic, tylko uciąć jak najkrócej przy tych obrączkach ten pęd, wyczyścić u te chore miejsca i też fajnie zasmarować tym fitoplastrem lub funadenem bez przerwy, żeby nie dochodziło tu do infekcji. O, takie stare chory, martwe części rośliny czyścimy i smarujemy. I drzewko, jak będzie miało same takie ładne, zdrowe pędy, to po prostu będzie na tyle odporne, nie będzie tego zarzewia choroby, żeby on dalej tak licznie chorował. Tak? Czyli poradzi sobie. Poradzi sobie. Tylko musimy dbać o to, żeby takich miejsc jak te nie było. Oczywiście też wszystkie jakieś najmniejsze kikutki, gałązki suche ucinamy. Tak? I wszystko będzie dobrze. Damy radę? Tak, myślę, że damy. Damy radę. Dziękujemy za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli chcesz wspomóc naszą działalność, zapraszamy do naszego sklepu internetowego Zielone Pogotowie. Tam znajdziesz wszystkie nasze poradniki. To, że kupisz u nas poradnik lub inne produkty, będzie dla nas najlepszą pomocą w prowadzeniu tego kanału.